Znajduję się teraz na terenie klasztoru Maryi, czyli Panagii, Virgin Mary, w Palau Castricy. Jest to klasztor bizantyjski, znajdujący się na szczycie takiej skały wysuniętej w kierunku morza. Widzieli się przepiękny widok i tu jest naprawdę uroczo. Tu jest tak pełno jest palm i takich różnych roślinek. Są takie ścieżki, nie wolno zresztą zrywać tych roślinek. Tutaj, tu właśnie mamy kościół pełen ikon. Ten bizantyjski klasztor pochodzi z 1228 roku, dzwonnica. Tu na samej górze jest właśnie ten kościół oraz muzeum. Muzeum jest w tej chwili za mną. Tam jest mnóstwo ikon bizantyjskich i oczywiście różnych pamiątek. Natomiast nieco niżej schodzi się, no i na dole, wiadomo, można obejrzeć taką prasę do wyciskania soku z oliwek i różne takie pamiątki. Także tu jest, zobaczcie, tu jest po prostu urokliwie. Idzie się takimi podcieniami. Oczywiście sklepik. Niestety, właściwie o tam właśnie była ta prasa do wyciskania oliwek. Wszędzie napisy please don't cut the plants, prawda? Bo tutaj wszędzie są te roślinki. Dojście do tego klasztoru na szczycie góry jest bardzo proste. Z tego zwykłego parkingu na dole no, idzie się może 10 minut, bo jest tutaj dosyć stromo, ale dlatego, że to jest na samej górze tej skały. No właśnie tutaj widzicie znowu widok na morze. Stąd. Przy wejściu tu się nigdzie nie płaci. Muzeum, kościół, no oczywiście sklepiki, to się coś kupuje. Siedzi tam taki stary mnich w czarnym i sprzedaje. Za wejście się nie płaci, natomiast kobiety dostają tu przy wejściu takie odpowiednie spódnice i szale, żeby się okryć. No jak widać, że tak będę niedyskretny, niektórzy mężczyźni nie dostają, a mają jeszcze krótsze. Tak. Czyli cóż, urokliwe, piękne miejsce. Natomiast jak zwykle w Grecji zero informacji turystycznej w tym naszym klasztorze Świętej Maryi w Paleo Castricy. Także pozdrawiam Was, National Geographic, z tego cudownego miejsca.